Sejm RP. Zamykacie ustawy? Ustawy będą zamknięte z godziną, a już jest po 18, czyli ustawy zostają zamknięte. Rozpoczynam posiedzenie Sejmu. Czekaj, bo jeszcze posłów, bo tutaj zaakceptowałem posłów, jakby co obserwatorzy mogą już bijać. Może to przedłużamy. Panie pośle. Patrzcie, oni jeszcze oryginalnych posłów udają, co jest? Ja cię pierdolę. Wyciszył się pan. O, nie słychać pana w każdym razie. Panie pośle Samer, po raz drugi przywołuję pana do porządku. Nie słychać cię, Turbix. Jeszcze raz dam panu Turbixowi głos, proszę. Dobra, zobaczmy, jakie postaci tam występują. Chwileczkę. Coś. Typa, Korwin Mikke siedzi. Nie wiem, czemu nie wyświetla na monitorze. Wyświetla się, ja będę czytał. Głosowało 33 posłów, 13 za, 18 przeciw, 2 się wstrzymało. Sejm odrzucił. Podium się psuje. Czekaj. Turbix jeszcze raz. Głos? No sprawdź, czy się podium nie psuje. Dobra, czyli zarządzam drugie głosowanie o przyjęcie. To prosiłbym wysłanie o przedstawiciela. O, już się wyświetla. Już mi się wyświetla. Teraz jak formalno z zamachem. I pańskie zachowanie. Bo sobie nie schodziły te postacie. Jakim powodem? Prawdziwe, sorry. Jakim powodem? I proszę, jeżeli pan ma honor i czelność, to niech pan podejmie głosowanie nad tym wnioskiem. Dobrze, podejmiemy głosowanie nad wnioskiem formalnym pana premiera. I proszę nie fałszowe. O usunięcie marszałka Sejmu, obecnego marszałka Sejmu z sali. Niech pan Józef Sypiński niech przejmie władzę nad marszałkiem Sejmu na czas głosowania po to, żeby nie było korekt. Rozpoczynam głos. Nie będzie korekcji, spokojnie, bo nie działa mi panel. Nie będzie, bo nie działa mi panel. Nie dostał pan. Pan Józef Sypiński. Dobrze, proszę o ciszę, proszę pana premiera o zachowanie ciszy i zajęcia miejsca. Kontynuujemy. Możesz przyjąć głosowanie w sprawie samego nad sobą, to jest łamanie demokracji. Głosowanie, dobrze. To jest łamanie demokracji. Po raz pierwszy przywołuję pana do porządku na podstawie regulaminu Sejmu. Wychodzimy. Tak nie będzie, wychodzimy. Przywołuję pana do porządku po raz pierwszy. Przywołuję pana do porządku po raz drugi, gdyż uniemożliwia pan prowadzenie obrad. Wychodzę. Przywołuję pana do porządku po raz trzeci, gdyż uniemożliwia pan prowadzenie obrad. No nie wierzę. Dobrze, pan premier zostaje wykluczony z obrad dzisiejszej sesji sejmowej. Dziękuję bardzo za udział. Platforma może opuścić salę. Mogę powiedzieć to, co miałem powiedzieć o tam w tej wcześniejszej, czy już jest... Cofniamy się do wniosku formalnego pana Sławomira. Czy to była poprawka? Jeśli to była poprawka, to już nie. Jeśli wniosek formalny, to zapraszam. Poprawka. To poprawki nie możemy. A, no to przepraszam bardzo. Wniosek formalny, ja nie jestem. Już panu Maślokowi wysyłam kolejne. Skoro Platforma Obywatelska nie jest w stanie zdzierżyć powagi sejmowej, to chyba nie powinni brać udziału w sesji sejmowej. Moim zdaniem. To pan wszystkich wyzywa i to pan. Ale dobrze, panie premierze, to pan wprowadza fałsz i narusza powagę Sejmu z byle powodu. Chcę nic więc mówić, ale cała partia nie jest przeciwko wnioskowi o odrzucenie pana marszałka. Witam bardzo serdecznie, bardzo proszę o wykluczenie. Głosu proszę zejść z mównicy. Nadużycie mównicy będzie karane wykluczenie z obrad sejmowych. Co to jest? Które to jest głosowanie? Panie marszałku. Panowie posłowie, teraz będzie głosowanie numer 4. Dobrze. Najpierw to musimy przejść z ustawą, bo anulujemy wniosek formalny z uwagi na zachowanie. Ale pan jest wykluczony, panie premierze. Proszę opuścić salę sejmową. Dziękuję bardzo. Rozpoczynamy czytanie projektu ustawy Ministerstwa Obrony Narodowej. Panie wicemarszałku, jaki to jest jaki poseł lektor? Będzie czytał. Bo tu nie ma podpisanego nic. Nie było podpisanego, panie marszałku. Kto złożył ustawę o
Pan minister obrony narodowej złożył. A pan minister obrony narodowej, dobrze. Tak, proszę, specjalnie nawet podkreśliłem. Czy jest pan minister obrony narodowej dzisiaj na sali? Jeśli tak, to proszę się stawić na mównicę. To widzę, że pan minister obrony narodowej, czyli pan Leszek Wierzchowski. Panie Torbacz. Panie KD Gamer. Kto to jest pan KD Gamer? To nie jest minister obrony. Nie, no to jest content, który mnie przerósł, naprawdę, przerosło mnie to kompletnie. Dziękuję pana do porządku, proszę zająć miejsce. Do następnej chcę zgłosić. Stefana? Proszę. Wniosek formalny pana Stefana, zapraszam pana Stefana do przemawiania. Zapraszamy na mównicę. Ja chciałem powiedzieć, że... Zgłaszam wniosek formalny o ponowne przybycie premiera do sali. Dobrze, poddamy to pod głosowanie. Poddajemy to pod głosowanie. Głosowanie numer 4, przepraszam, numer 3. W sprawie przywrócenia pana premiera. Proszę, proszę, zaczęcie przejść. Przepraszam, można mi zabrać głos? No tak, oczywiście. Już minutka. Co się dzieje? Co się stało? Zabrano marszałkowi głos. Ustanowiłem przerwę do 20:25. Dobra, nie, mi wystarczy w sumie. Ja...